Cześć! Temat dzisiejszego odcinka to lejek sprzedażowy. Jest to temat, który dotyczy każdego biznesu, zarówno tych małych, jednoosobowych, jak i firm, które zatrudniają tysiące pracowników. Każdy biznes powinien zastanowić się nad swoim lejkiem sprzedażowym. Starałem się przygotować ten materiał tak, żeby zahaczyć trochę o podstawy, ale jednak podać więcej takich merytorycznych przykładów, żeby był on pomocny zarówno dla ludzi, którzy pierwszy raz stykają się z lejkiem sprzedażowym, jak i dla osób, które wiedzą, czym jest lejek sprzedażowy, pracują z tym swoim lejkiem sprzedażowym, ale myślą o tym, żeby go udoskonalić, bo tak naprawdę praca z tym lejkiem to jest nieustanne testowanie, co najlepiej działa na każdym etapie. Ale w ogóle zacznijmy od tego, czym jest lejek sprzedażowy. Generalnie jest to szereg działań marketingowych, które mają doprowadzić do tego, żeby klient od pierwszego zetknięcia się z produktem, z waszą firmą, z waszą usługą, dokonał zakupu, czyli ma przeprowadzić tego klienta przez tą drogę od pierwszego zobaczenia reklamy, od pierwszego usłyszenia o firmie do dokonania zakupu. Dlaczego lejek? No bo gdzieś tam mamy grupę ludzi, którzy usłyszeli o waszej firmie i z każdym etapem tych działań marketingowych zwęża się ta grupa. No bo nie jest możliwe, że wszyscy, którzy o was usłyszeli, od razu skonwertują, czy w ogóle skonwertują, więc nie będzie to prostokąt, czy tam linia ciągła. Jest to lejek, czyli zawężamy tą grupę ludzi od tych osób, które o nas usłyszały, do osób, które u nas kupiły. I praca z lejkiem polega na tym, żeby na każdym etapie lejka przepychać coraz więcej osób do kolejnego etapu. Myślę, że warto wspomnieć, że mamy tak naprawdę dwa rodzaje lejków. Lejki szerokie i lejki wąskie. Lejki szerokie polegają na tym, że na tym pierwszym etapie, gdzie chcemy, żeby z firmą zetknęła się jak największa liczba użytkowników, idziemy bardzo szeroko. Czyli przykładowo puszczamy nasze reklamy w telewizji, w której część tylko z tych osób, które oglądają tą reklamę, mogą być w naszej target grupie. Czym innym są lejki wąskie i przykładowo, jeżeli mamy produkty dla triatlonistów, to tutaj raczej nie idziemy w reklamę telewizyjną, bo ten procent triatlonistów, którzy oglądają te reklamy, jest znikomy, tylko raczej planujemy wąski lejek. Na przykład te pierwsze zetknięcie może być na zawodach triatlonowych. Więc na pewno na tym pierwszym etapie warto zastanowić się strategicznie, czy zamierzacie stworzyć lejek wąski czy szeroki. Sam lejek sprzedażowy składa się różnie z 3, 4, 5 czy 6 etapów, w zależności od tego też, jak ile tych zetknięć z naszą marką potrzeba, jak bardzo chcemy różnicować różne etapy. Natomiast standardowo w większości biznesów są to 3-4 etapy. Oczywiście na każdym etapie lejka mamy mniej użytkowników, mniej osób zainteresowanych i też przekaz reklamowy na każdym etapie lejka jest inny. Po to właśnie budujemy lejek. Kilka modeli marketingowych, według których układa się lejki, chyba takim najbardziej popularnym modelem jest model AIDA, A-I-D-A, czyli na pierwszym miejscu mamy A – Awareness, potem mamy I – Interest, potem mamy D, czyli Decision albo Desire i na końcu znowu mamy A – Action. To jest taki standardowy, czterofazowy model lejka. Z czasem ten model ewoluował w model STDC. See,
Think, Do, Care. I jest on troszkę inny, ale to jest dalej nomenklatura, a raczej opowiem Wam w dalszej części materiału, jak powinno się po prostu konstruować lejki, nie patrząc na ich nazewnictwo. Pracując z agencjami performance'owymi, możecie też się spotkać z nomenklaturą TOF, MOF, BOF, Retention, czyli Top of the Funnel, góra lejka, Middle of the Funnel, środek lejka, Bottom of the Funnel, dół lejka i Retention, czyli klienci powracający. Także tu zakończymy chyba teorię i przejdziemy do praktycznej wiedzy z każdego etapu lejka. I tu chwila prywatna ode mnie. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli doszłaś do momentu, w którym dalej słuchasz materiału, to wydaje mi się, że te treści są dla Ciebie ciekawe i będziesz powiadamiana o kolejnych, podobnych temu treściach. No dobra, zaczynamy od góry lejka, czyli od etapu awareness, etapu, w którym chcemy zainteresować kogoś naszą marką, czyli jesteśmy w tym punkcie, w którym ktoś nie wie, że istniejemy. I teraz przez kampanie awarenessowe staramy się dotrzeć z informacją, hej, tu jest nasza marka, do jak największej liczby osób. I jak to robimy? Najczęstsze takie kanały działań awarenessowych, no to jest oczywiście telewizja przy dużych markach, jest to radio, jest to Facebook, YouTube, czy Instagram, czy AdWords w kampaniach takich typowych, topowych, zasięgowych. Może to być podcast, może to być influencer, może to być jakiś event. Także wszędzie tam, gdzie użytkownik może zauważyć Waszą markę, że w ogóle istniejecie, skojarzyć Wasz logotyp. Finalnie najlepiej dotrzeć na stronę internetową. Jeżeli myślimy o tym, co warto mierzyć przy kampaniach awarenessowych, no to na pewno zależy nam na tym, żeby współczynnik CTR był jak najwyższy, koszt CPM był jak najniższy i finalnie, żeby generować jak największe zasięgi. To, co mógłbym Wam doradzić z mojej praktyki, to określajcie sobie KPI-e co miesiąc na zasięg. Ja staram się tak robić w moich brandach i gdzieś tam kombinować, żeby z każdym miesiącem, bo chcemy skalować biznes, te KPI-e trochę szły w górę, czyli żeby moje marki docierały do coraz większej liczby odbiorców. To, co jest ważne w kampaniach awarenessowych, to to, żeby podkreślać nazwę brandu. Raz, drugi, trzeci, może nie bez przesady i też z jakimś pomysłem, ale jednak tutaj ta nazwa musi wybrzmieć, logotyp musi się opatrzyć. Jeżeli macie jakąś koncepcję wizualną, to ludzie, żeby zaczęli Was właśnie z tym kojarzyć. Druga ważna sprawa, no to na pewno musi przykuć uwagę. I tu warto zwrócić uwagę na to, po pierwsze, jak komunikuje się nasza konkurencja i jak możemy zrobić to lepiej, ciekawiej, ale też generalnie, jak w jakim medium będziemy działać, jakie tam będą inne reklamy, bo będziemy konkurować reklamowo nie z naszą konkurencją, tylko będziemy konkurować z całym innym rynkiem, który reklamuje się w tym samym miejscu. To, co też jest ważne w kampaniach awarenessowych, to to, żeby pokazać, że rozwiązuje się pewien ważny problem dla naszych potencjalnych klientów. I to jest coś, co często stosuje się w kampaniach awarenessowych. A także warto jest w tych kampaniach pokazać benefity Waszego produktu czy Waszej usługi, tylko bez zbytniego wchodzenia w szczegóły. Jesteśmy na początkowym etapie lejka i nie musimy tutaj informować, że nie wiem, mamy darmową dostawę. To nie jest ten moment. W tym momencie chwalimy się tym, co jest u nas najlepsze i odróżniamy te kreacje od kreacji, które będą na dalszych etapach lejka. Pamiętajcie też o jednej ważnej rzeczy. Na tym etapie
zetknięcia się pierwszy raz z naszą marką, ludzie zaczynają Was szufladkować. Dlatego to jest etap, w którym zaczynacie budować skojarzenia z Waszą marką. I to jest to miejsce, gdzie ktoś powie, jesteście marką premium, jesteście marką tanią, jesteście marką, która jest prorodzinna, albo jesteście marką, która jest luksusowa. Także to jest to pierwsze zetknięcie się z marką i w pewien sposób odrzucenie tych ludzi, którzy nie chcą się w taki sposób utożsamiać, ale też przepchnięcie w dulejka ludzi, którym taka właśnie marka odpowiada. Przykładem kampanii awarenessowej, która jest teraz w telewizji i myślę, że odbyła się całkiem niezłym echem, jest kampania Marketplace'u Shopee, która została tak skonstruowana, że została przerobiona po prostu bardzo popularna piosenka dla dzieci, którą rodzice często słyszą kilkanaście razy dziennie. I na pewno zapada to mocno w pamięć. Bardzo intensywnie puszczają tą reklamę w telewizji. I możemy sobie o tym rozmawiać, czy ona jest ładna, czy brzydka, raczej jest brzydka. Natomiast bardzo zapada w pamięć i widziałem ostatnio wykres, który pokazywał, że popularność wpisywanej frazy Shopee przebił w Polsce Amazona, który jest tutaj wiele lat. Więc w kontekście działań zasięgowych zrobili to bardzo dobrze, bo możemy sobie powiedzieć, że duża część naszego społeczeństwa kojarzy, że już ktoś taki istnieje. Czyli górę lejka mają zrobioną całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o biznesy B2B, to ciężko mi sobie teraz przypomnieć jakiś taki dobry przykład, ale takim standardowym działaniem w biznesach B2B, no, które raczej nie będą się reklamować chociażby w telewizji czy w radio, bo raczej decydują się na te węższe lejki, jest bycie sponsorem w podcaście, który jest dedykowany jakiejś grupie. Czyli na przykład, jeżeli mamy, jeżeli mamy usługę skierowaną do branży informatycznej, no to jesteśmy sponsorem podcastu w tematyce informatycznej. To jest taki początek lejka. Ok, mamy ogarniętą świadomościówkę, schodzimy piętro niżej, czyli interest, zainteresowanie. Budzimy zainteresowanie naszą marką wśród ludzi, którzy już zetknęli się z nami. I teraz takie sztampowe działanie, które wiele marek, które ma odrobioną lekcję, robi, to jest chociażby od razu po wejściu na stronę propozycja zapisania się na newsletter, a w zamian otrzymanie jakiegoś rabatu, jakiegoś prezentu. Przykładowo, dokładnie tak działa Shopee. Wszedłem sobie na ich stronę i zaraz pojawił się pop-up, otrzymaj prezent, zostaw mail. I to jest dosyć standardowe działanie, w którym na tym etapie lejka mówimy, daj nam coś, czyli daj nam swojego maila, a my ci damy coś. Czy to jest rabat, czy to jest dostęp do webinaru, czy to jest jakiś materiał merytoryczny, na przykład dostęp do raportu. Mogą to być różne rzeczy, ale po pierwsze zdobywamy maila, po drugie widzimy, że dalej mamy gdzieś tam tego użytkownika, który jest chętny iść dalej w dół lejka, czyli finalnie dokonać zakupu. I kilka przykładów, jak robią to marki. Jest na przykład taka firma z Wielkiej Brytanii, która sprzedaje farbę i za 1 funta dostarcza próbkę farby do każdego kraju w Europie. Jest to bardzo fajne działanie na tym etapie lejka. Znowu podobnie robią firmy pieruszkowe w stylu czy to Dada, czy Pampers. Oni mają to bardzo przemyślane i na etapie urodzenia się dziecka często dają
darmową wyprawkę. Czym jest darmowa wyprawka? Jest jakiś tam zestaw tego, co można u nich kupić, czyli kilka pieluch załóżmy, jakieś chusteczki też z ich oferty. Dlaczego tak robią? Otóż jak już rodzic zacznie używać pewnych pieluszek, to bardzo rzadko zmienia, więc jest to dobry moment, żeby w tym momencie wzbudzić właśnie to zainteresowanie produktem. Znowu cateringi dietetyczne, to też moja branża. W cateringach daje się dzień próbny za niższą cenę. Tutaj akurat żaden catering nie pokusił się, żeby dawać dzień próbny za darmo, bo wiąże się to z dosyć dużymi kosztami, a jednocześnie może nie będę się z Wami dzielił tymi liczbami, ale warto sobie policzyć, ile osób konwertuje po daniu tej przysłowiowej marchewki, jaki jest cykl życia klienta, żeby policzyć, czy Wam opłaca dać się coś za darmo, czy dać się coś taniej, ażeby finalnie mieć długofalowo lojalnego klienta, ale nie o tym jest ten odcinek. Przykłady z biznesów B2B. Widziałem wiele agencji, które na przykład w momencie, kiedy ktoś wszedł na ich stronę, pierwsze co bije po oczach, darmowy audyt. Tak? Zrobimy Ci darmowy audyt i te agencje zakładam, że mają polecone, że na ileś tam zrobionych audytów, ileś osób konwertuje na klientów. Znowu różnego rodzaju SaaSy dają miesięczny dostęp za darmo. Często tak się zdarza. Wiem, że na przykład Brand24 tak miał. Nie wiem, czy nadal tak wygląda ich oferta, ale właśnie marki tak robią. Natomiast jedno to są działania w obszarze strony, a drugie to są kreacje, które dalej możemy na tym etapie wyświetlać. Jakie kreacje powinniśmy tutaj kierować? Ktoś chce się dowiedzieć więcej o naszym produkcie i tutaj na przykład bardzo fajnie działają artykuły na takim naszym blogu. Można je promować w kampaniach. Generalnie posty social mediowe fajnie działają i fajnie jest je też wrzucić do planu kampanii, ale też różnego rodzaju takie materiały, czy to o produkcie, czy unboxingowe, ewentualnie jeżeli macie firmę usługową, to może takie bardziej filmy, które pokazują, jak działacie, pokazują Waszą misję. Wszystko to, co gdzieś tam podgrzeje to zainteresowanie Waszym produktem czy Waszą firmą. I jak już jesteśmy na etapie, w którym mówię o zbieraniu maili, prośba do Was, wejdźcie teraz, przerwijcie na chwilę oglądanie, a właściwie to nie musicie przerywać, bo na pewno macie podzielność uwagi. Wejdźcie na stronę bartekfoscher.com i zapiszcie się na mój growth letter, bo będę Wam wysyłał dużo wartościowych materiałów, które mają Wam pozwolić na to, żeby rozwijać biznes szybciej. Także u mnie, skoro przeszliście przez pierwszy etap obejrzenia materiału do tego momentu, to zachęcam Was, żebyście doszli do etapu zainteresowania i zostawili tego maila. A ja Wam obiecuję, że ta marchewka, która tam będzie przychodzić, będzie naprawdę wartościowa. Schodzimy niżej w naszym lejku i mamy etap decision. Etap, w którym ktoś ma podjąć decyzję o tym, żeby wybrać nas, a nie konkurencję. Ta osoba wie, że istniejemy, wie, że mamy produkt dla niego i musimy na tym etapie przekonać go, żeby wybrał naszą ofertę. Co tu działa najlepiej? Chociażby targetowanie reklam po tym, co odwiedził już ten użytkownik, czyli jeżeli odwiedzał stronę z konkretnymi produktami, na przykład kaskami rowerowymi, to pokazujecie mu te produkty, które oglądał. Znowu nie wiem, jeżeli sprzedajecie samochody, to pokazujecie mu ten model, na którym spędził większość czasu, czy te kilka modeli, a nie wszystkie modele samochodowe. Więc targetowanie reklam jak najbardziej właśnie na tym etapie. Znowu social proofy, czyli materiały, które podkreślają, że jesteście rzetelną firmą, czyli różnego rodzaju opinii klientów. Mogą to być materiały influencerskie, mogą to być
takie social proofy w kontekście partnerów, czyli z jakimi dużymi markami pracujecie. Tego typu działania. Kolejna rzecz, case studies, czyli pokazanie, że umiecie to zrobić. Kolejna rzecz, testymoniale. Proście waszych klientów, ewentualnie nagrajcie, czy to ze znajomymi, czy z aktorami, testymoniale, które mówią o tym, co jest waszą przewagą wśród konkurencji. Czyli budzimy to przekonanie wśród użytkowników, że to my jesteśmy tym właściwym wyborem. I to, co warto też komunikować w tym momencie, to jest wszystko to, co wiecie, że wpływa na decyzje waszych klientów. Tu warto posiłkować się danymi od klientów, czyli pytajcie za każdym razem, co przeważyło, że wybraliście nas, co uznajecie że u nas za największą zaletę, albo co jest dla was najważniejsze w tym procesie decyzyjnym, bo może to być darmowa dostawa, może to być darmowe ubezpieczenie, może to być wysyłka w 24 godziny. W każdym biznesie może to być coś innego, więc na tym etapie powinniście podkreślać to, co wasi klienci uważają, że jest dla nich najważniejsze. Tu dobrym przykładem jest firma, którą tu możecie zobaczyć. Firma, która sprzedaje maty do akupresury. Jak widzicie, na tej stronie właśnie, która ma zdecydować o sprzedaży, na tą stronę właśnie kierują, macie i opinie zadowolonych użytkowników i filmy, które pokazują, jak to działa. Użytkownik, będąc na tej stronie, jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości, czy to jest dobra decyzja, czy wydanie tych x złotych to będą dobrze wydane pieniądze. I tutaj na przykład ten producent mógł zastanawiać się nad tym, że sprzedaje produkt pewnie drożej niż większość jego konkurentów, więc chce zadbać o to, żeby ludzie zrozumieli, że to są warte tego pieniądze. I jesteśmy na dole lejka, czyli etap action. Ktoś ma być namówiony do tego, żeby dokonał zakupu, obejrzał nas na początku lejka, gdzieś tam może się gdzieś dodał, może się nie dodał, pooglądał materiały, czuje, że to jest to, no ale jeszcze nie zakupił, więc musimy go przekonać. I co tutaj może przekonywać? Też taką najczęściej stosowaną praktyką są różnego rodzaju promocje. Możemy dać rabat na pierwsze zamówienie. Również tutaj już testujemy różnego rodzaju benefity, które powinniśmy sprawdzać w kreacjach, które najlepiej działają. Czy to jest właśnie darmowa wysyłka, czy może rabat, czy może jeszcze coś innego, na przykład, nie wiem, wsparcie helpdesku 2-4 godziny na dobę. Warto testować sobie te różne konteksty, bo tak naprawdę nie wiemy, co nasi klienci uznają za ten przeważający atut, ale jak się dowiemy, no to dużo więcej będziemy zamykać właśnie sprzedaży na tym końcu lejka. To jest też moment, gdzie bardzo mocno działają wszelkiego rodzaju kampanie retargetingowe, więc to też jest ważne, żeby znaleźć na naszej stronie albo w całym tym ciągu to miejsce, gdzie warto już ludzi domykać. Czy to jest na przykład 5 wizyt na naszej stronie, czy to jest obecność na stronie cennik. Na pewno to jest dodanie do koszyka. Jeżeli ktoś już dodał do koszyka, a nie dokonał zakupu, no to tam musimy bardzo mocno działać z retargetingiem, bo ta intencja zakupowa jest blisko. Z jakiegoś powodu ta osoba nie kupiła, no ale przy dobrym lejku to jest miejsce, w którym konwertuje się najlepiej, więc tutaj działają różnego rodzaju kampanie głównie retargetingowe, czy to w Google Ads, czy na Facebooku, Instagramie, a czasem nawet na YouTubie. Ważne na tym etapie, żebyśmy mieli już takie konkretne call to action i kierujące w konkretne miejsce do złożenia zamówienia. Najlepiej, jeżeli na przykład ktoś porzucił koszyk, to żebyśmy mogli w tym call to action,
nie jest to łatwe, nie każdy umie to zrobić, ale na przykład, żebyśmy mogli znowu kogoś już przekierować bezpośrednio do koszyka, a nie żeby znowu musiał przechodzić cały proces chociażby składania zamówienia. Jeżeli nie, no to chociaż go przekierujmy na ten produkt, który finalnie chciał kupić. Także tu już kierujemy bezpośrednio na stronę, która ma sprawić kupuje. Nie dowiaduje się więcej o Twoim produkcie, nie dowiaduje się więcej o Twojej firmie. Ułatwiamy użytkownikowi na tym etapie dokonanie zakupu. Sukces. Nasz klient dokonał zakupu. Przeprowadziliśmy go od punktu dowiedz się o naszej marce do punktu zapłać. Co dalej? Wiele osób kończy tutaj proces zakupowy. Natomiast po pierwsze, nawet jeśli macie tylko jeden produkt, który nie jest produktem odnawialnym, nie macie nic innego dla tego klienta, po pierwsze opinia. Super, jeżeli by udało się uzyskać opinię od tego klienta, bo opinie są na wagę złota, jest wiele narzędzi, które pozwalają gromadzić opinie, tak jak Trustpilot, ale też ważne są opinie chociażby na Google Mapsach, także opinie zawsze się przydają. Druga rzecz, referal. Różne badania w różnych miejscach, ale generalnie przyjmijmy, że 40% sprzedaży generuje polecenie. I ludzie naprawdę chętnie kupują z polecenia, więc spróbujmy od tego naszego klienta pozyskać innego klienta. Czyli dajmy mu coś za tego referala. Jeżeli nie jesteśmy w stanie mu czegoś dać, to go możemy poprosić. Nic to nie kosztuje, ale fajnie włączyć to w swój proces sprzedażowy, no bo mamy jednak kogoś, kto dokonał zakupu, wierzy w to, że lubi nasz produkt, więc fajnie jakby polecał nas dalej. No i najważniejsze, jeśli macie produkt, za który trzeba, który można kupować co tydzień, co miesiąc, jeżeli wasz biznes opiera się na klientach powracających, no to bardzo ważne są też kampanie retencyjne. I tutaj po pierwsze, trzeba to dobrze wyczuć, żeby nie przesadzić z częstotliwością wyświetlania się użytkownikom. Bo, nie wiem, znowu powiem, dam Wam przykład z mojego pola cateringowego. To, że ktoś zamówił catering na 20 dni i teraz będzie 10 razy dziennie widział naszą reklamę, nie wpłynie chyba pozytywnie na to, że nas w końcu zamówi. On już się z nami opatrzył. On wie, że istniejemy. My w odpowiednim momencie musimy mu przypomnieć o nowej ofercie, o promocji, o tym, że jesteśmy. Natomiast uważam, że fajnym podejściem strategicznym jest to, żeby komunikować w czasie tego okresu od zamówienia do zamówienia takie materiały, może bardziej kontentowe, pokazujące, jak firma działa, może CSR-owe, może takie, które budzą zainteresowania, właśnie blogi, podcasty, czyli żeby utrzymywać kontakt z tym klientem. Na koniec rady praktyczne. Starajcie się automatyzować te procesy. Przede wszystkim maile i SMS-y to są narzędzia, które naprawdę wnoszą sporo do sprzedaży i umiejętnie włożone tak naprawdę w każdy etap lejka, gdy mamy ten mail czy telefon, są na wagę złota. Tak naprawdę każdy etap lejka mógłby mieć swój oddzielny mail. Również, co ważniejsze, może nawet na tym etapie retention, jeżeli ktoś nie skonwertował, jeżeli ktoś nie otworzył kolejnego maila, możemy mu się przypomnieć SMS-em, jest dużo możliwości. To, co nie chcę Was teraz uczyć tworzenia kampanii mailingowych, chciałbym tylko powiedzieć, że przy lejkach narzędzia mailingowe są bardzo ważne, a jeżeli chcecie pójść o krok dalej, to jest też coś, z czego często korzystam, to jest cały marketing automation. Czyli połączenie tych wszystkich kropek i odpowiednie ułożenie klocków. Jeżeli klient wyświetlił mu się pop-up, to za 8 godzin ma dostać maila z tym pop-upem, a za kolejne 5 godzin dostać SMS-a, chyba że
i tak dalej, i tak dalej. Czyli układamy sobie ścieżki marketing automation. Jest to już większa zabawa. Jest to też czasochłonna i kosztochłonna zabawa, ale jeżeli myślicie o skalowaniu biznesu, prędzej czy później będziecie to musieli zrobić. Także mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku, jeżeli nie mieliście ułożonych lejków sprzedażowych, to usiądziecie, rozpracujecie je sobie, zaczniecie od jakichś prostych działań, żeby sobie to ułożyć. Natomiast jeżeli macie te lejki, może jakieś nowe spojrzenie, może jakieś nowe pomysły do przetestowania przyszły Wam z tym materiałem. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do dyskusji. Możemy też wymieniać się doświadczeniami. Jeżeli macie jakieś fajne doświadczenia związane z tym, co działa u Was na różnych etapach lejka, również podzielcie się proszę w komentarzach z innymi. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam.